Właśnie rozpoczynamy słoneczny i bardzo ciepły weekend. W cieniu miejscami termometry będą pokazywały nawet 29 stopni. Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na aurę w Polsce wpływa pogodny wyż z nad pogranicza Ukrainy i Rosji, a dodatkowo z kierunków południowych napływa ciepłe i suche powietrze, a to oznacza słońce, niemal wszędzie bezchmurne niebo i wysoką temperaturę. Na północy i wschodzie kraju będzie od 20 do 24 stopni, a najcieplejszym regionem po raz kolejny będzie Dolny Śląsk. U nas nawet 27 stopni. Popatrzmy zatem na szczegóły. Noc w naszym województwie będzie bezchmurna i ciepła. Termometry wskażą od 12 stopni w Kłodzku do 14 w Legnicy i we Wrocławiu. Jutro od rana błękitne, bezchmurne niebo. Wszędzie bez wyjątku bardzo pogodnie. Po południu jedynie dla ozdoby pojawią się niegroźne chmury pierzaste. Do tego znów letnie temperatury. Od 23 stopni w Kłodzku do 27 w Legnicy i we Wrocławiu. A w pełnym słońcu będziemy odczuwać ponad 30-stopniowy upał. Ciśnienie wyniesie około 1006 hektopaskali. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, biometr korzystny i dobre warunki drogowe. Z naszych długoterminowych prognoz wynika, że przez cały tydzień słońca będzie pod dostatkiem i ma być gorąco jak w środku lata. Teraz to już wszystkie informacje o pogodzie. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.